W Jeleniej Górze, w centrum subregionu jeleniogórskiego, uroczyście wręczono promesy pochodzące z programów realizowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego. Promesy przyznano w drodze konkursów w trzech programach: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej i program dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Każdego roku wręczamy takie promesy. Widzimy, że zapotrzebowanie i zainteresowanie poszczególnych gmin jest bardzo duże. Sądzę, że kwoty, którymi dysponujemy w ramach tych konkursów, powinny się zwiększyć, zwłaszcza w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej, czyli tego funduszu, który dedykowany jest najbiedniejszym gminom, a przeznaczonym na realizację projektów, które wspierają bezpośrednio realizację z poszczególnych celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2030. Obok wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Marka Obrębalskiego, Sejmik reprezentowała radna Sejmiku Teresa Zębik. Dzisiaj w Jeleniej Górze mieliśmy rozdanie promes dotyczących trzech projektów: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, dotyczące również melioracji wodnych i z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Niektóre z tych programów istnieją już wiele lat, od 2008 do 2009. Staramy się przeznaczać pieniądze dla gmin, które nie mają wysokich dochodów. Dzięki temu mogą one realizować zadania własne, na które nie miałyby pieniędzy. Oczywiście nie, to są pieniążki, które nie w pełni pokrywają danych potrzeb, ale są oczekiwane przez społeczność lokalną i również włodarze, którzy wnioskują o te na konkretne cele, o te wnioski, również wsłuchują się w głos mieszkańców poszczególnych miast, miasteczek czy gmin. Jednym z beneficjentów była gmina Olszyna. Dzisiaj jest promesa na oznakowanie, z czego się bardzo cieszę. Jest to kwota dość pokaźna, jeżeli chodzi o naszą małą gminę Olszyna. 90 tysięcy złotych. Po naszej stronie zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 24 tysięcy złotych, a więc jest szansa i możliwość odnowienia oznakowania, odnowienia ciągów pieszych, jeżeli chodzi o przejścia przez ulicę. No i oczywiście to, co jest absolutnie niezbędne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców i nie tylko, i dla tych osób przyjeżdżających z zewnątrz.